Cześć wszystkim, tutaj załoga blogu W cieniu Imperium, jest z nami jak zawsze nasz MG, Rupert ze wsi Hojten oraz niezmiennie Werner Gorder, czyli mój gracz. A dzisiaj mamy nietypowy jak na nas temat, wchodzimy w kwestie zupełnie inne niż to, do czego przyzwyczajaliśmy zawsze naszych słuchaczy, bo chcemy spróbować coś, co jest daleko poza uniwersum Warhammera, przynajmniej troszeczkę. Natomiast nadal jest w cieniu Imperium, tylko tym razem zaczyna się to od długiego cienia Imperium Padyszaha Shaddama IV Korygina. Dokładnie, ale tak na samym początku, bo w tytule mamy, czy warto przeczytać Dune i będziemy chcieli sobie tutaj porozmawiać o uniwersum, o początkach. To z góry zastrzegniemy chyba, że nasza krótka odpowiedź zdecydowanie brzmi tak. Dziękujemy za waszą uwagę, do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Dokładnie, a przynajmniej jeżeli chcecie uniknąć spoilerów, bo w jakiś sposób nie udało wam się przeczytać tej książki, która już ma dobre 60 lat, a nie obejrzeć żadnego z filmów i chcecie naprawdę żyć bez spoilerów, to spoko, skończcie słuchać nas tutaj, idźcie czytać, idźcie oglądać, bo naprawdę jest co, wróćcie jak skończycie, a my teraz pozwolimy sobie na troszeczkę spoilerów, zakładam, że najwięcej będzie właśnie z pierwszej części, z pierwszej książki, bo to jest jakby wprowadzenie do wszystkiego, ale może nam się wymsknąć gdzieś tu i tam właśnie co nieco o tym, co jest w książkach dalej, zobaczymy jak to będzie, jak dobrze wiecie, te nasze rozmowy są bardzo improwizowane. Nawet będzie musiało, jeżeli mamy mówić o Dune jako o nigdy niedokończonej całości. Dokładnie. Więc przejdźmy do samej Dune. Tak, no jak na, masz rację, 60-latkę, to świetnie się trzyma, wydaje mi się. Dokładnie. Dodajmy tutaj, że może, bo to też wypadałoby tak rozebrać, co tak naprawdę rozumiemy pod Duną, bo Duna to jest część pierwsza serii, która nosił zwykle nazwę Kroniki Diuny. Części łącznie napisanych przez Franka Herberta mamy 6. Cała seria nigdy nie została dokończona, ponieważ autor zmarł zanim napisał ostatnią część. Dokładnie, w tym momencie fani Martina mają już jakiś zimny por gdzieś tam na plecach. Później dopisano 3 książki na podstawie notatek, jakie pozostawił po sobie Herbert, autorstwa jego syna Briana, który z niejakim Kevinem Andersonem. Odpowiedzialnym na przykład za Archiwum X. Tak, i oni to pisali. Potem dopisali cykl prequeli do tego, jakieś tam cykle rozszerzające. Jest tego sporo. Mam wrażenie, że to jest bardzo już odległo od tego, co pisał Herbert. Tak, ja też jakoś w głównym cyklu, tak. Kiedyś próbowałem podejść do bodajże dżihadu butleriańskiego i jakoś mnie nie uwiodło, jakoś to nie było to samo, więc tak, dzisiaj będziemy się skupiać zdecydowanie na wszystkim tym, co tworzył sam Herbert. No i z Duną to też moim zdaniem jest ciekawa sprawa, bo jakby pierwsza książka, czyli właśnie Duna, jest taką troszeczkę typową opowieścią, prawda, fantasy czy fantastyczną, gdzie mamy tego naszego młodego bohatera, dowiadujemy się w jakim wspaniałym, fantastycznym świecie żyje, tak, może ten świat jest ciekawy i fajnie skonstruowany, no ale to wciąż jest w miarę typowe. Dzieją się tam mu różne dziwne rzeczy, ale on ma tu całą swoją podróż bohatera, dowiaduje się, że jest The Chosen One troszeczkę, dorasta jakby do okazji, do tego wszystkiego, co staje przed nim, te wszystkie wyzwania. Wychodzi z nich de facto zwycięsko, udaje mu się jakby zamknąć ten właśnie główny ark bohatera. No i to jest taka książka, która jest bardzo fajna, pierwsza Duna, naprawdę mi się podobała zawsze, ale przeczytać pierwszą Dunę tak jednak w ogóle nie znać Duny i uniwersum, ponieważ dopiero w kolejnych tomach, które tam nadchodzą, mamy tak naprawdę pokazany przestrzeń, ogrom i głębie tego świata. I jak niewiele ten nasz główny bohater z pierwszej części w tym wszystkim znaczy. To znaczy, jednocześnie pozostaje wciąż istotny, bo tam te jego decyzje i drogi odbijają się na różne sposoby na tym, co dzieje się dalej. Niemniej jednak jest to bardzo mała część tego wszystkiego i cała saga zaczyna nam opowiadać o dużo szerszym świecie, o dużo ważniejszych rzeczach niż tylko historia jednego młodzieńca, który de facto chce pomścić swoją rodzinę, prawda? Bo to tak mało oryginalnie brzmi, jak to tak zetniemy do wszystkiego. No, jeśli to tak zetniesz, to racja. Natomiast, wiesz, rzecz w tym, że to faktycznie powstało 60 lat temu i te motywy, które tam się pojawiają, zdążyły wielokrotnie być później wykorzystane znowu. To znaczy, ja tu nie mówię o tej podróży bohatera, bo to powtarzano od tysięcy lat już, więc to jest znany i sprawdzony sposób, do którego wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni i wszyscy go oczekujemy. Natomiast tutaj, wiesz, ten cały world building, to, wiesz, przeniesienie w inny zupełnie świat i tak dalej, w kontekście science fiction, no to później zostało tak wielokrotnie powtarzane, że teraz nam się wydaje czymś standardowym, natomiast biorąc pod uwagę to, że książka została wydana po raz pierwszy w roku 1965, no to wtedy to wyglądało zupełnie inaczej. Wtedy science fiction wyglądało zupełnie inaczej i nigdy nie brało na tapet tego typu, znaczy nigdy, brało na tapet, ale nie w taki sposób zajmowało się motywami po części ekologicznymi i po części filozoficznymi i tak dalej, i tak dalej. Duna, ta pierwsza część jest przesiąknięta różnego rodzaju mistyką, dziwnymi wizjami, o których bohater nie wie do końca, jak je rozumieć. Dopiero szuka swojej drogi w tym wszystkim. Jest to bardzo ciekawe opisane i ja osobiście bardzo tę książkę lubię, co nie zmienia faktu, że Paul Atryda nie jest główną postacią całej serii. On tylko trochę właściwie rusza te kamyczki, które z czasem, z każdą kolejną książką rosną do większej lawiny. Zmieniają się w coraz większą lawinę, dokładnie. Tak, przepraszam. Zresztą właśnie ta kwestia budowania świata też jest ciekawa. Sam właśnie Frank Herbert mówił w wywiadach, że on stara się pisać science fiction dla ludzi, którzy nie czytają science fiction. To znaczy dla fanów również, ale właśnie on bardzo chciał się przebić do mainstreamu i udało mu się to w dużo większym stopniu niż sam podejrzewał. Zresztą też pamiętajmy, że to są lata, gdzie o ile fantastyka miała wtedy wiele dokonań, wielu znamienitych autorów wtedy tworzyło, to jednak też było to bardzo często widziane, tak jak troszeczkę, nie wiem, komiksy później, prawda, coś, czym się zajmowali głównie dzieci, czy ludzie raczej, nazwijmy to, niedorośli. Przynajmniej też w tej wizji amerykańskiej, wizji zachodu, no to też pamiętajmy, że to są lata, gdzie ten podział wschód-zachód był dużo bardziej. Chociaż nie wiem, czy to jest dobry moment, żeby mówić, że dużo bardziej. Wiadomo, że historia pisze się cały czas, o czym tak... Fukuyama nie pamięta. No nie, tak. W każdym razie tutaj wydaje mi się, że wypadałoby nam wspomnieć o tym, dla tych, którzy całkowicie nie znają uniwersum, że założeniem Herberta było stworzenie takiej wizji przyszłości, w której nie mamy komputerów, po to, żeby się można było skupić na ludziach, na tym, w jaki sposób społeczeństwa by się zmieniały w takim czymś, znaczy to było jedno z jego założeń, w związku z czym no mamy rok 10200 któryś tam, nie pamiętam dokładnie, i to jeszcze w ogóle nie naszej ery, tylko po bitwie takiej kosmicznej. Mamy wielkie imperium, które utrzymywane jest no bez komputerów, bo w pewnym momencie w przeszłości tego świata sztuczna inteligencja się zbuntowała, a ludzie musieli żyć dalej, więc pozbyli się sztucznych inteligencji, które mogłyby im zagrażać. Tak, dokładnie. No zresztą tak właśnie troszeczkę bardziej starając się zarysować uniwersum dla ludzi, którzy w ogóle tematu nie znają, a jednak chcą troszeczkę spoilerów, no to cała historia rzeczywiście opiera się o takie międzyplanetarne, ludzkie imperium, którego potem ślady możemy widzieć zapewne w lubianym przez wielu naszych słuchaczy Warhammerze 40 tysięcy, prawda? Ale nie tylko, bo te motywy były wykorzystywane tak samo przez autorów Gasnących Słońc. Jak najbardziej. No i właśnie istnieje ta idea łączenia czegoś, co zwykle znamy z fantazy, czyli władzy feudalnej, mamy imperatora, mamy rody szlacheckie, więc to wszystko, co znamy właśnie z tych opowieści typowych magii i miecza, ale jednak to wszystko jest w wersji science fiction, właśnie imperium wielkie, które ma ileś tam planet, które zresztą ma też długą swoją historię i ono powstawało, upadało, miało swoje mroczne wieki, to też jakby to przełożenie historii, które też znamy naszej normalnej ludzkiej, znowu rozpisane tylko na skalę międzyplanetarną. Zresztą podobne rzeczy robił przecież Asimov, więc to są pomysły, które wtedy powstawały, były bardzo jakby modne, przynajmniej w tym świadku science fiction, zwłaszcza amerykańskiego, bo to wiadomo, różne miejsca, różne. Zresztą wtedy chyba imperializm to też była taka istotna kwestia z racji właśnie wydarzeń politycznych i napięć politycznych i tego typu rzeczy. W każdym razie najważniejszym miejscem w całym tym imperium, w całym tym wszechświecie, który stworzył Herbert, jest właśnie nasza tytułowa Duna, zwana również Arrakis, czyli pustynna... Właściwie na odwrót. Tak, Arrakis zwana Duną, to prawda. Czyli pustynna planeta, która dysponuje przyprawą. I to teraz śmiesznie jest to opisywać, tak? Ale przyprawa jest de facto... Nie spoiluj tego. Przyprawa jest magicznym lekiem na całe zło. Przyprawa wydłuża ludzkie życie. Przyprawa pozwala nawigować między gwiazdami. Przyprawa pozwala odprawiać pewne rytuały. Właśnie, tutaj trzeba o tym wszystkim opowiadać. Znaczy na pewno o wszystkim nie opowiem dzisiaj. Dokładnie, więc generalnie w dużym skrócie. Przyprawa to jest odpowiednik ropy tamtego świata, to znaczy bez przyprawy nic nie będzie działało, nie będzie działała komunikacja międzygwiezdna, nie będą działały instytucje społeczne tego społeczeństwa, tego imperium, bo zaczną się sypać, ludzie zaczną umierać, bo wiele osób jest od tej przyprawy po prostu uzależniona. No i w całym znanym wszechświecie jest tylko jedno znane miejsce, w którym przyprawa występuje. I tak wygląda początek tej serii. Tak, dokładnie. No i to jest właśnie ta pustynna planeta, na której nie ma w zasadzie nic ciekawego, pomijając samą właśnie przyprawę, bo... Ale za to wszystkie wydarzenia polityczne w całym imperium krącą się wokół niej, z tego powodu, że jest no, najbardziej strategicznym miejscem w znanym wszechświecie. Dokładnie i wydarzenia całego naszego... Znaczy, początkowe wydarzenia książki właśnie rozgrywają się, kiedy rodzina, ród szlachecki naszego bohatera otrzymuje zadanie od imperatora, aby przejąć jakby pieczę nad tą planetą, nad najważniejszą planetą w całym imperium, po to, żeby zadbać o ciągłość dostaw przyprawy dla całego imperium. Co z jednej strony niby ma być wielką okazją, a tak naprawdę jest ciekawie zastawioną pułapką i intrygą polityczną, bo tu jest też taka chyba ważna rzecz, bo o ile cała saga zajmuje się wieloma rzeczami jako Duna, i tam się pojawiają, właśnie już tam wspomnieliśmy troszeczkę o ekologii, bo ta idea ekologii, tego właśnie, co się dzieje podczas terraformowania, czy to można terraformować, czy nie, jak to robić, jak to dbać, gdzieś tam jest istotnym elementem Duny, ale tak naprawdę wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą, która nie jest nigdy powiedziana wprost, ale która się przetacza przez wszystkie książki, to jest kwestia polityki i ludzi u władzy i co z tego wszystkiego wynika. W sensie jak ta władza się przejawia, co można z nią robić i dlaczego, jak to działa właśnie przez instytucje, przez rody szlacheckie i przez poszczególne jednostki. Dlaczego władza jest tak bardzo pożądana, dlaczego również może być ciężarem i przyczyną upadku. I to jest coś, no, z czego po prostu można cudownie czerpać i dlaczego moim zdaniem tę książkę tak dobrze się czyta w zasadzie tę serię i to więcej niż jeden raz, bo też jest coś takiego, że jak się Dune czyta po raz drugi, to się widzi więcej rzeczy niż jak się czytają po raz pierwszy, gdzie za pierwszym razem jest tylko zachuśnięcie, ojej, pustynna planeta, wielkie robaki walczą na miecze, ale mają broń atomową i to jest fajne, to jest ciekawe, zwłaszcza jak się dopiero zaczyna swoją podróż i przygodę z fantastyką, ale wydaje mi się, że przynajmniej ja tak miałam, że za drugim, trzecim czytaniem to gdzieś tam, prawda, człowiek zwraca uwagę też na inne rzeczy w innym wieku. Tak, tylko zwróć też uwagę na to, że wiesz, kolejne części też to trochę zmieniają, wiesz, jeżeli w Dunie samej Paul jest, powiedzmy, w dużym uproszczeniu tym dobrym, to później okazuje się, że te jego akcje miały konsekwencje i te konsekwencje były cholernie, ale to cholernie dalekie od dobrych. Wiesz, jeżeli tutaj punktem ciężkości ma być, wiesz, autor tam odchodzi od tego, od losów jednego bohatera, a potem zaczyna jakby pokazywać, jak to społeczeństwo się zmienia. Czy to na przykładzie tego, jak mogą zmieniać się ludzie i co poświęcą po to, żeby zastąpić maszyny, bo mamy tam całe wątki tego dotyczące, to też autor nam stawia pytanie, co ludzie poświęcą konkretne jednostki do tego, żeby, na przykład właśnie Paul później, żeby uratować całą ludzkość, bo jednym z motywów przewodnich kilku następnych książek jest właśnie to, że dzięki tym zdolnościom profetycznym nasze postaci, które przedstawiane są jako główne, wiedzą, że one muszą coś zrobić, muszą się poświęcić, muszą wiele rzeczy poświęcić dla wyższego dobra. No i wiesz, potem widzimy konsekwencje tego, co oni robią i to nie z perspektywy 3 lat. Wiesz, kiedy dochodzimy do Boga Imperatora Duny, minęło tych lat kilka tysięcy. Tak, proszę, zresztą tutaj tak jeszcze dopowiem a propos właśnie wypowiedzi samego Herberta, bo to nie jest tak, że dzisiaj tylko opowiadam, dlaczego bardzo lubię Dune, ale troszeczkę się przygotowałam, oglądałam jakieś tam wywiady, przeczytałam parę rzeczy i on też fajnie mówił, że jego celem troszeczkę było napisanie książki, której przesłaniem tak naprawdę było to, żeby nie ufać przywódcom jako takim i mówi, że on właśnie, jego pomysłem było to, że stworzył przywódcę, który miał być, bohatera, który miał być świetnym przywódcą, miał mieć w zasadzie niemalże wszystkie cechy dobrego przywódcy, a ostatecznie rzecz biorąc i tak jego decyzje spowodowały takie, a nie inne rzeczy, no, które no de facto są tak naprawdę po prostu wielkim cierpieniem rozlanym na miliardy istnień, prawda? Tak, tam nie masz ani jednego przywódcy, który byłby dobry. Zaczynając od starego księcia, wiesz, może nie od starego księcia, bo starym księciem był ojciec Leta, ale wiesz, zaczynając od Leta pierwszego Atrydy, czyli ojca Paula w pierwszej części, który jest archetypowym księciem, który jest praktycznie księciem idealnym. I co? Ginie, a przez to wszystko inne, wiesz, wszyscy ludzie, o których miał się troszczyć, mają problemy i to takie śmiertelne. Jego syn też jest przedstawiany jako ten naprawdę świetny przywódca, ale później w następnej części widzimy konsekwencje jego przywództwa. Następny jego syn również, znaczy syn tego syna, czyli wnuk Leta, nieważne, też jest przedstawiany jako ten przywódca, który się poświęca, a potem widzimy 3,5 tysiąca lat później, jak to jego poświęcenie wygląda w praktyce. Tak, no to swoją drogą jest świetne właśnie, że Duna jako saga, pomimo tego, że saga została nieukończona i niestety nigdy nie będzie, to jednak... Wiesz, normalnie jak mamy jakąś tam powieść właśnie, nie wiem, fantasy czy science fiction, czy coś takiego, jak nasi bohaterowie zwyciężają i udaje im się ocalić królestwo i tak dalej, to mamy ten happy end, prawda, i jest super, dobrzy wygrali, równowaga mocy została przywrócona, czy cokolwiek. Natomiast... A tutaj otóż nie. Natomiast dzięki Herbertowi mamy to właśnie przeciągnięte dalej na zasadzie, tak, okej, oni są dobrzy, oni wygrali, udało im się, no ale zobaczmy, co z tym nieuchronnie musi się stać, bo nie możesz po prostu stworzyć właśnie, wiesz, w której, czy to silnego rodu szlacheckiego, czy silnej planety, czy nowego, silnego imperium i, wiesz, zostać przy jakimś takim... I liczyć, że nie będzie konsekwencji. Tak, obraz husielskim, że słoneczko tylko świeci, jest cudownie i wszyscy się kochamy, no tylko są konsekwencje. Po pierwsze, wiesz, to imperium trzeba jednak wykuć w trudzie, ogniu i krwi wojny, a po drugie, no to samo jego utrzymanie też nie będzie bezproblemowe, bo każdy nowy porządek, każda nowa taka, wiesz, rewolucja, która przynosi niby ukojenie i tak dalej i obala ten stary system, to ostatecznie rzecz biorąc też staje się swoim starym systemem, prawda, i staje się troszeczkę tym, przeciwko czemu walczyła, co Herbert tak fajnie nam pokazuje tutaj. Mi się wydaje, że kiedy o tym wspominasz, nie można nie wspomnieć o mojej ulubionej postaci z całego cyklu. Chciałem właśnie tak pod koniec zadać pytanie o ulubioną postać, to widzę, że mnie wyprzedziłeś. O Duncanie Idaho, który jest w pierwszej części i później też zresztą on przejawia te cechy właśnie takiego idealnego poddanego tego rodu, który ułasabia w sobie wszystkie te cechy, te szlachetne, do którego ten ród jakby aspiruje, chociaż tak naprawdę jak tam się wczytasz w szczegóły, to wiesz, i Leto i Paul bardzo dużo rzeczy robią pod publiczkę tylko po to, żeby być odpowiednio postrzeganymi przez poddanych, a Duncan w to wszystko wierzy. I przez całą serię mam takie wrażenie, że trochę oczami Duncana patrzymy na to, co się z Atrydami dzieje w czasie i wiesz, on jest bardziej atrycki niż Atrydzi w pewnym momencie i patrzy na to wszystko z dość dużym niesmakiem, zwłaszcza pod koniec cyklu. To jest taki jest mój odbiór tego. Tak, swoją drogą tutaj w ramach tego bym dodał też, tak powoli już minuty kolejne lecą. I tak, a propos tego, jakby to się przekładało na inne zainteresowania nasze i naszych słuchaczy, to co mi się w Dunie właśnie bardzo podoba, dlaczego uważam, to zwłaszcza książka, żeby przeczytać z perspektywy kogoś, kto siedzi w fantasy, grania w RPG i te sprawy, to jest to, że właśnie Duna fajnie też pokazuje te układy domu szlacheckiego, gdzie jedna z najważniejszych postaci to są ludzie, którzy nie są z samego rodu, prawda, to nie są tam kolejni synowie w kolejce do dziedziczenia wszystkiego, tylko właśnie przyboczni, którzy... Doradcy, specjaliści, tak, którzy z różnych powodów z tym rodem, bądź z innymi rodami, bo to też się przewija przecież, postanawiają, też nie zawsze z własnej woli, ale jednak postanawiają związać swój los. I tutaj właśnie fajnie wspomniałeś o Duncanie będącym bardziej atryckim niż Atrydzi, ale myślę, że to jest po prostu, wiesz, naprawdę fajnie opowiedziana historia i fajna też inspiracja do czegokolwiek, co moglibyśmy chcieć z kolei właśnie robić w settingu fantasy, nie? Żeby na to spojrzeć, bo to są rzeczy, które rzadko są jednak poruszane, wydaje mi się, w wielu powieściach czy, nie wiem, filmach, tego typu rzeczach, które się tym zajmują. Ale tak, właśnie to, co się dzieje z rodem Atrydów na przestrzeni właśnie tych tysiącleci i jak to widzimy, to też jest ciekawe. Zresztą sami Atrydzi potem, prawda, to już dalekie spoilery, ale potem jest też taki dysonans między tym, jak widzi się, powiedzmy, część rodu Atrydów, która pozostaje relatywnie niezmienna, mimo że bardzo się zmieniła, a jak na to patrzy to, co pozostaje z tej linii, prawda, kolejni potomkowie i tak dalej, i gdzie oni się w tym wszystkim widzą, wiesz... Masz na myśli Sionę? No, a cóż by innego? Kogoż by innego? O! Tak to się mówi. No, więc tak, to jest zdecydowanie naprawdę ogrom materiału, przez który można przejść, na którym się można zastanawiać. Kolejną bardzo ciekawą rzeczą, tak jeszcze tylko myślę, że ją warto wspomnieć, to był rozwiązek, który mi się zawsze bardzo podobał osobiście. Była kwestia wiary, wierzeń i właśnie, wiesz, wybrańców i tak dalej i kontrolowania tego przez... Tak, kwestia religii też jest dość mocno poruszana w całej serii. Tylko zawsze z punktu widzenia systemu, który jest wykorzystywany do tego, żeby ludzi do czegoś przekonać bardziej w ten sposób. Tak. Jakbym to miał streścić. Tak, w dużym skrócie, bo to też właśnie nam ewoluuje. Dzięki temu, że saga dzieje się na przestrzeni kilku tysięcy lat, no to wszystkie właśnie takie układy społeczne i cywilizacyjne mają szansę się zmienić, ewoluować i temu Herbert daje przykłady. Ale tak, to jak czytałem za pierwszym razem Dune, to ten moment, kiedy się dowiadujemy, że wiesz, jest jakaś organizacja, która umieszcza proroctwa na planetach na wszelki wypadek, gdyby były jej potrzebne, wiesz, jakiemuś jej członkowi za kilkaset bądź kilka tysięcy lat, to dla mnie było to tak absurdalnie cudownym pomysłem i to był chyba ten moment, kiedy się po raz pierwszy zakochałem w Dunie, jeśli mam być absolutnie szczerym, w sensie już wtedy już parę rzeczy, wiadomo, tam Człowiek Władcy Pierścieni przeczytał, parę innych rzeczy też przeczytał, ale jak... Tak, ale to jest jednak inny poziom, nie? Tak, wiesz, to jest troszeczkę tak, jakby się nagle byś dowiedział, że o tym jednym pierścieniu i tak dalej, to tam Morgoth to dawno ustawił i to tak naprawdę miało czemuś służyć w ogóle i jest, wiesz, działa to na zupełnie innej warstwie niż myśleliśmy na początku, zresztą to mi się też podoba w serii. Jak na samym początku wspomniałem, że czytamy pierwszą książkę i okej, ona jest poskładana jako taka pojedyncza książka znana nam z fantastyki, czy w ogóle z fabularnych powieści i okej, potem jak każdy kolejny tom sprawia, jak z jednej strony jak bardzo to wszystko jest ważne, co się dzieje w pierwszej książce, bo to jest fajne, a z drugiej strony jak niewiele to znaczyło, w sensie tam też jest wiele... Znaczy, więcej warstw po prostu, tak. To jest głębsze. Za każdym razem wchodzisz głąb. Tak. Takie ja mam wrażenie. Ładnie to też pokazuje rzecz, która mi się bardzo podoba właśnie w tym wszystkim, jak... ludzie pełnią pewne funkcje w różnych tam układach i wiesz, troszeczkę wychodzi z tego, że w sumie nie do końca jest ważne, kto by tę funkcję pełnił, tam po prostu ktoś musiał być o tej funkcji. Bo są przykłady jakby w obie strony, bo też mamy właśnie, czy to tam Leto, czy wspomnianego Paula, którzy są wychowywani po to, żeby być kim mają być, ale z drugiej strony, jak nie on, to następny. Jest ta pewna zastępowalność, że nieważne, kto to de facto był, tak długo jak spełniał, prawda, był wychowany tu, był szkolony przez tych, miał geny te. Jak grał swoją rolę, tak? Tak, dokładnie, to nie jest ważne ten. No i to też jest ważny wątek właśnie, co się dzieje, który się tam przewija, tam, zwłaszcza w kwestii Paula, co się dzieje, jak próbujesz odrzucić tę swoją rolę, prawda? No tak, tak. A tego zrobić się tak łatwo wcale nie da. Tak, dokładnie. No ale i my swoje role mamy do odegrania, a powoli wydaje mi się, że wypadałoby nam zamykać ten temat Dune, bo to też jest no, temat szalenie obszerny, a nie chcielibyśmy was zanudzić, tak? Jak po raz pierwszy próbujemy tematu, który jest z dala jednak od samego Warhammera. Dzisiaj tak trochę dla odmiany. Tak, naszych fanów i słuchaczy, jak coś to się nie martwcie, z Warhammerem wracamy w kolejnym tygodniu i nawet jeżeli znowu nam się kiedyś zdarzy przerwa od Warhammera, to myślę, że trochę czasu jednak upłynie, trochę piasku przez Arrakis się przesypie. Ale też jesteśmy bardzo ciekawi waszych opinii na temat tego, co się dzieje, jak rzeczywiście zabieramy się za troszeczkę inne uniwersy, za troszeczkę inne tematy, więc dajcie nam znać w komentarzach, bo jeżeli wam się podobały takie rzeczy, to chętnie coś tam od czasu do czasu spróbujemy, bo jednak miło było zrobić dla odmiany research o czymś innym niż Stary Świat. Dokładnie tak, ale jeśli chcielibyście zaprotestować przeciwko czemuś takiemu, to zapraszamy na Discorda. Tam bardzo chętnie sobie porozmawiamy o tym, dlaczego jednak nie powinniśmy odchodzić za bardzo od Warhammera. Dokładnie, ale wszystkie opinie są ciekawe. Oczywiście sami również czekamy na wasze opinie o Dune w komentarzach, bo myślę, że i tak większość z was czytała przynajmniej część całej sagi, więc śmiało dajcie szansę się pochwalić swoimi ulubionymi motywami, częściami czy bohaterami, ewentualnie rzeczami, które wam się w Dunie nie podobały, a my chcemy wrócić do podziękowań dla naszych patronów. Dokładnie, bez ich wsparcia ten odcinek nie mógłby powstać. Chcielibyśmy też przypomnieć, że niebawem będziemy mieli także wyniki konkursu na bohaterów, a wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział w comiesięcznym konkursie dla patronów, zapraszamy do nas na Patrona i te wszystkie szczegóły są w linku. Dokładnie, więc w konkursie dla patronów można wygrać Archiwa Imperium tom pierwszy, konkurs otwarty dla wszystkich naszych patronów, więc jak najbardziej zapraszamy tam. No i tak przypominamy, że ten konkurs na bohaterów niezależnych do Warhammera, zasady są umieszczone w naszym odcinku o tym, jak napisać scenariusz, link też znajdziecie na dole, bo jeszcze dzisiaj możecie dawać swoje zgłoszenia, możecie dawać łapy w górę ludziom, którzy tam startują, bo wy w tym konkursie wybieracie, kto wygra. Nagroda, jaką jest podręcznik ufundowany przez jednego z naszych słuchaczy, którego również pozdrawiamy, z Ustremo, trzymaj się tam. I podręcznikiem jest pierwsza część Wewnętrznego Wroga, czyli Wróg w cieniach, więc dwa różne podręczniki do zgarnięcia z Warhammera 4. edycji, konkursy, wszystkie linki na dole, róbcie co należy, tak? Wszyscy musimy grać swoje role, bardziej tak dziwnowo. A przyprawa musi płynąć. A przyprawa musi płynąć, tak. Więc wracamy do odszukania piaskali, bo ja wiem, że te łosińskie tłumaczenie bardzo lubisz. O Jezus Maria.